I wracamy do naszej rozmowy. Zaczęliśmy od bardzo takich ogólnych refleksji. Wiadomo, że pontyfikat Jana Pawła II budził szczególnie na zachodzie Europy, także w Ameryce Łacińskiej, silne kontrowersje związane ze stosunkiem do teologii wyzwolenia, ze stosunkiem do niektórych nowych teologii, choćby do teologii Hansa Kinga, ale także stosunku do rozumienia i interpretacji Soboru Watykańskiego II. Ale w tej chwili dyskusja skupia się głównie jednak na kwestii wiedzy lub niewiedzy, świadomości lub nieświadomości i odpowiedzi na tą pojawiającą się wiedzę dotyczącą kwestii skandali seksualnych czy wykorzystywania seksualnego nieletnich, małoletnich i bezbronnych dorosłych. I no, od tego pytania nie da się w pewnym sensie uciec. No i ja zacznę od tym razem od ojca Marka, do ojca doktora Marka Kotyńskiego. Czy my tak naprawdę wiemy, ile Jan Paweł II wiedział na ten temat i od ile wiedział, od kiedy wiedział i jak reagował? No pewnie nie wiemy jakichś szczegółów. Wiemy przede wszystkim, bo to się najbardziej liczy, jego akty po prostu, które wydawał w tym względzie. I tutaj akurat ojciec Maciej Zięba wykonał taką dobrą robotę, bo przytoczył nam i przypomniał wszystko to, co Jan Paweł II dokona. W swoim artykule Maciej Zięba pisze w więzi. I to jest, chodzi o to, że Jan Paweł II już od 93 roku podejmował te kwestie, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiły się te pierwsze skandale, bo na początku kwestia pedofilii wcale nie była taka jasna i oczywista. Sama praca, zwłaszcza prasa, zwłaszcza lewicowa, nie była wcale, że tak powiem, jakby bardzo przeciwna temu, co wprost przeciwnie. Właściwie próbowano przez całe lata, całe dziesięciolecia pokazywać, że to, zwłaszcza od lat 60., że jest to no, właściwie jakaś nowa granica wyzwolenia, którą trzeba pokonać. A od 93 roku papież spotkał się z episkopatem amerykańskim i później też wydał odpowiednie właśnie listy. Pierwszy w 93 roku, właśnie zero tolerancji dla pedofilii. Potem oczywiście był w 96 roku to samo, jeśli chodzi o Irlandię. Uznał to właściwie za diabelsko, mówił o diabelskiej naturze, która w 99 roku taki list powstał. Potem, no i zwłaszcza to motu proprio, które zostało w 2001 napisane, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, czyli chodzi o odniesienie się do tego, że to absolutnie w żaden sposób nie może być, i to odnosiło się i do formacji w seminariach, i że kapłan w żaden sposób nie może czegoś się takiego dopuszczać. Do 18 roku życia podniósł wiek ochrony po prostu nieletnich. Do tej pory było chyba 16 lat, jeśli dobrze pamiętam. To samo jeśli chodzi o to, że podejrzani, o potwierdzone podejrzenia musiały zostać przesyłane do Rzymu. Warto to po prostu też przypomnieć. Powstała specjalna komisja do tego i tak dalej, i tak dalej. Z Charlesem Cicluną. I to jest dosyć ważne. Po prostu to się nazywało zero tolerancji i włącznie z tym, że takie osoby, którym to zostało, kapłani, którzy zostali o to posądzeni i został przeprowadzony proces i potwierdzone to zostało, zostali usuwani ze stanu duchownego. Ja myślę, że to jest, to tylko tak skrótowo, wiele rzeczy, które po prostu świadczą o tym, że Jan Paweł II tego nie tolerował. To, że powiedzmy robił zdjęcie z Makkarikiem, to jest raczej właśnie episkopat amerykański powinien sobie tutaj zrobić głęboki rachunek sumienia, bo iluś tam kardynałów, którzy proponowali tego człowieka do kardynalstwa, powinno się uderzyć w piersi, albo oni po prostu nie przeprowadzili odpowiedniego rozeznania, że ta osoba po prostu no, została dopuszczona do tak wielkiej godności w Kościele. To teraz oddajemy głos doktorowi Dudzie. Można powiedzieć, że rzeczywiście nie ma w zasadzie sporu o nauczanie Jana Pawła II. Kiedy pojawia się na tapecie, można powiedzieć, watykańskiej, to pojawia się z pewnym opóźnieniem, ale to akurat nie jest wina Jana Pawła II. Świadomość skali
tego zjawiska i świadomość tego, że episkopaty nie wywiązywały się ze swoich obowiązków nałożonych już w latach 80. przez Stolicę Apostolską i nie załatwiały tych spraw wewnątrz, bo na początku one miały to załatwiać na poziomie episkopatu i po jakimś czasie zorientowano się, że nie załatwiają i że tylko nieliczne sprawy trafiają do Watykanu. Wtedy Jan Paweł II nakazał przekazywanie wszystkiego do Watykanu. Tu sporu nie ma o same wypowiedzi. Natomiast pojawia się kilka takich spraw. Może nawet mniej samego kardynała McCarricka, bo oskarżenie o pedofilię wobec niego to jest rok 2018. Oficjalne i potwierdzone wcześniej były mowa o wykorzystaniu bezbronnych dorosłych, tak? Czyli kleryków, młodych księży, młodych mężczyzn, ale generalnie mowa była o mężczyznach pełnoletnich. Natomiast no, większe problemy wywołuje sprawa kardynała Grera, metropolity Wiednia, sprawa ojca Maciela Maciela de Golado, założyciela Legionistów Chrystusa, która w przestrzeni medialnej krążyła od lat 70., a w 80. już nabrała rozpędu. Ostatecznie sprawę zakończył Benedykt XVI dopiero. No tutaj jeszcze wiele innych takich elementów się pojawia, więc raczej pojawiają się zarzuty do konkretnych spraw, a nie do samej postawy. Ja nie sądzę, że to są już zarzuty dotyczące konkretnych spraw, niestety. Dlatego, że oczywiście i Gröhr, prawda, i de Gojado, i no, nie wspomnieliśmy tutaj, no, ale jednak rok 2002, sprawa bostońska, kardynał Lo, prawda, i cała ta afera, która temu towarzyszyła. To wszystko jednak, no, to się działo jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II. Ja nie wiem, no, jest w tych oskarżeniach teraz Jana Pawła II jakiś taki błąd prezentystyczny. To znaczy, my mamy dużo większą świadomość, niestety, tego, że zło miało i w pewien sposób ma dalej zło tego typu, prawda, związane z tymi skandalami seksualnymi, z tym wykorzystywaniem seksualnym i nieletnich, i tych bezbronnych, prawda, dorosłych, że to ma charakter systemowy. I właściwie poza tych oskarżeń przeziera jakby taki żal do polskiego papieża, że nie potrafił rozpoznać systemowości tego zła, że no, zajmował się konkretnymi przypadkami, myśląc, że to są jednak sprawy sporadyczne, że są to sprawy wyjątkowe. Pytanie, na ile mógł mieć wiedzę o tym wszystkim. My teraz wiemy, że w różnych częściach na świecie, i to nie przypadkiem właśnie, te skandale miały miejsce, że dopuszczano do godności wyższych, prawda, nie wiem, w stanie duchownym ludzi bardzo niegodnych, że co więcej, wpisana w strukturę była jakby bardzo taka konkretna wada. I to był, z tego wynikało tuszowanie tych skandali. To była taka oficjalna polityka przyjęta przez bardzo wielu biskupów i przez bardzo wielu ludzi kościoła, z hierarchii kościelnej. I ludzie sobie zadają pytanie, skoro to, skala tego zjawiska była tak rozległa i tak szokująca, czy papież na pewno nie mógł wiedzieć o tym, że to ma charakter systemowy? A jeśli nie dopuszczał do siebie takiej myśli, co nim powodowało? No tak, ale ja przepraszam, tutaj muszę przerwać na chwilę. Nawet jeżeli się obejrzało film Spotlight, który... znakomity film skądinąd, świetnie nakręcony, to tam widać, że nawet dziennikarze byli zaskoczeni systemowością tego zjawiska. Oni mówią, było kilku, ostatecznie doszli do 300 kilku, ale oni sami, badając tą sprawę, byli zaskoczeni. Ja tłumaczę reakcję, na czym się opierają te oskarżenia, i uważam, że ta świadomość prezentystyczna jest fałszywa. To znaczy, my sami jej nie mieliśmy, no to dlaczego papież miał ją mieć wtedy? Teraz wiemy dużo więcej i ja myślę, że no jeżeli uczciwie do tego podejdziemy i, prawda, odsuniemy te argumenty, co wiedział, co nie wiedział, prawda, jeżeli będziemy już mieli jakąś no, szerszą wiedzę na ten temat, ja się nie spodziewam, że jakieś rewelacje straszne będą, że papież na przykład tuszował sam sprawę de Gojado. No to w ogóle jest nie do pojęcia, gdyby tak było strasznie, ale nie sądzę, że tak było po prostu. Teraz mamy inną świadomość i wiemy, że pewna teologia kapłaństwa
z pewną taką no, teologiczną wadą przyczyniła się do tego grzechu klerykalizmu. No, to o tym mówi Franciszek teraz bardzo wyraźnie, który się przełożył jakby na to systemowe zło w Kościele. Ono musi być rozpoznane. Ale ja bym mniej tutaj widział człowieka Jana Pawła II, ale samą strukturę klerykalną, która oparła, była oparta i wciąż się do pewnego stopnia opiera na tej teologii. Tak? Więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość, no ale te oskarżenia jakby nie trafiają w sedno. I chyba są jednak mimo wszystko bardziej oskarżeniami tej złej struktury, tego systemowego zła, które jest wpisane w tę strukturę, niż samego człowieka. No oczywiście bardzo dobrze sobie znaleźć postaci osoby pewnego kozła ofiarnego i powiedzieć, że gdyby ktoś był na miejscu Jana Pawła II, to postąpiłby lepiej, uważniej, prawda, i wszystko przeprowadziłby z taką wiedzą, jaką my mamy dzisiaj, opierając się na takiej wiedzy, jaką mamy dzisiaj, i skuteczniej i lepiej. Ale tak nie było i nie możemy po prostu nie brać tego pod uwagę. Jeszcze pytanie do ojca Marka. Było trochę można też odnieść takie wrażenie, nie tylko, że z jednej strony mamy prezenty, czyli takie uznanie, że a historyczność, o tak powiedzmy, kompletne tych rozważań. Z drugiej strony mamy realny problem klerykalizmu, który ujawnia teraz Franciszek, a z trzeciej strony, nie ma oczywiście trzeciej strony, ale przenośnie powiedzmy, z trzeciej strony mamy też obecny w tamtym czasie, na co zwraca dla odmiany papież Benedykt, papież senior, uwagę, mocne rozluźnienie prawne, to znaczy niechęć do szybkich działań prawnych w takim przekonaniu, że miłosierdzie, i tu rzeczywiście trzeba powiedzieć klerykalnie, szczególnie wobec duchownych, których święceń mamy chronić, jakby zdejmuje ze wszystkich odpowiedzialność. Znowuż można powiedzieć, że to w historii wszystko już było. Jak czytam teraz pisma świętego Piotra Damianiego, to on opisuje i klerykalizm, mówiąc, jeszcze się nie zdarzyło, żeby biskup, który niegodnie przyjął święcenia, nawrócił się za życia. A z drugiej strony mówi, też bardzo mocno wzywa do prawnego załatwienia tych spraw i ubolewa, że się tego nie załatwia. Ale można powiedzieć, że te elementy też były tu istotne i znowuż nie Jan Paweł II był ich twórcą. On po prostu funkcjonował w tym systemie. No tak, no nie można zrzucić całego zła świata w ogóle, a przede wszystkim tych, powiedzmy, całej tej mentalności czy rewolucji seksualnej chociażby, która ujawniła się w jakiś taki sposób szczególny w latach 60. czy pod koniec lat 60. Zresztą kto inny był temu winien, właśnie nie można wszystkiego zrzucać na niego, prawda? I ja myślę, że ten prezentyzm, czy w każdym razie taka ahistoryczność jest dzisiaj po prostu na porządku dziennym wręcz. Po prostu to, co jeszcze wczoraj nam się wydało skandalem, dzisiaj nim nie jest i odwrotnie, prawda? To, co jeszcze wczoraj nie było skandalem, dzisiaj jest i nam się wydaje, że to jest po prostu wiedza powszechna i nie wiemy, jak to było lat temu, 10. I właśnie to złudzenie takie pozwala nam na wydawanie, ferowanie wyroków czasem po prostu no, absurdalnych, bym powiedział, niezgodnych z prawdą. Jest to o tyle szkodliwe też, że to nie jeden papież, że tak powiem, został niesłusznie, jego wizerunek został po prostu obrzydzony. Weźmy chociażby Piusa XII, który mu się przypisuje, że święcił armaty i to na długie lata jeszcze prawdopodobnie pozostanie ta taka łata, której absolutnie nie można mu przypisać. Również dlatego, że ówcześnie istniejący chociażby Żydzi i widzieli, zwłaszcza żyjący w Rzymie, widzieli, ile on robił na przykład dla Żydów. Najlepszy dowód, że główny rabin Rzymu, który się nawrócił i Izaak Zoller, kiedy się nawrócił na chrześcijaństwo, przez to został wymazany ze wszystkich annałów, powiedzmy, kronik żydowskich, właśnie przyjął sobie na cześć właśnie papieża imię Eugeniusz, Eugeniusz Pacelli, jeśli dobrze pamiętam, właśnie ze względu na to, za ile zrobił dla Żydów w czasie okupacji. A dzisiaj cały szereg po prostu ludzi uważa, że to tak, był papież, który sprzyjał. Że był to papież Hitlera, jak się go nazywa, to rzeczywiście nie jest ocena, powiedziałbym, w pełni adekwatna. To znaczy dużo bardziej skomplikowana jest ta historia. Golda Meir rzeczywiście podziękowała w tym momencie Piusowi XII za uratowanie Żydów. On uratował więcej Żydów razem z generałem Franco, dodajmy. To
są skomplikowane postacie niż Roosevelt. Ale to zostawmy w tej chwili Piusa XII, bo oczywiście zarzuty do niego również mają swoje podstawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Sebastian Duda, teolog, filozof, publicysta Laboratorium Więzi i ojciec dr Marek Kotyński, teolog duchowości i redemptorysta Akademia Katolicka w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, mówi Tomasz Terlikowski.